Dzień dobry. Dzisiaj w studiu Telewizji Gazety Olsztyńskiej gościmy znakomitą polską i olsztyńską gimnastyczkę Paulę Plichtę, z którą porozmawiamy oczywiście o gimnastyce, o mijającym roku, o zbliżającym się roku, no i o plebiscycie Gazety Olsztyńskiej na najpopularniejszych sportowców. Dzień dobry, witam Cię, Paulo. Witam wszystkich serdecznie. No, początek roku mamy. Chyba tak możemy zakwalifikować jeszcze połowę lutego, więc jeszcze możemy zerknąć na rok ten mijający, miniony 2020. Dziwny rok. Powiedz, jak on wyglądał u Ciebie, jeśli chodzi o sport, gimnastykę, Twoje plany i to, co się udało, a co się nie udało być może? No, rok był na pewno inny, trudny. I ze względu na moją karierę sportową, i ze względu na karierę moich podopiecznych, ponieważ jestem od 4 lat trenerem w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Myślę, że trudniejszy ten rok był dla dzieci, dla zawodników młodszych. Ja już swoje w życiu, myślę, że pozdobywałam, teraz tylko się bawię sportem. A tutaj dzieci jednak chciały wystartować, chciały powalczyć o medale, no i te pół roku gdzieś tam uciekło. Jednak udało się postartować i coś zrobić, tak? Tym tak, w pierwszym półroczu wszystkie starty były odwołane. Zawieszone. Tak, zawieszone, odwołane. Pierwszy wyjazd to był w zasadzie dopiero w październiku. No tutaj moja zawodniczka na Olimpiadzie Młodzieży zdobyła złoty medal, także myślę, że plany zostały zrealizowane aż powyżej oczekiwań. Także Natalia Deptuła tutaj w skoku przez stół gimnastyczny zdobyła złoto, także wielkie gratulacje dla niej. No, ja wystartowałam na Mistrzostwach Polski w listopadzie, zdobywając trzecie miejsce na ćwiczeniach wolnych podczas tych zawodów. Także no, też uważam, że jestem zadowolona z siebie. Mhm. Już rozmawialiśmy kiedyś o tym, jak to jest być trenerką. Ale proszę Cię jeszcze, żebyś się odniosła do tego, łatwiej jest samemu startować, czy jednak być tym trenerem, stać obok i patrzeć, co robi twoja zawodniczka? Myślę, że łatwiej samemu trenować, ponieważ dostaję plan od trenera, który muszę gdzieś tam zrealizować i jest to zależne tak w zasadzie ode mnie. Jak jadę z dziećmi na zawody, to stojąc pod przyrządem, ja już nic nie mogę zrobić. Już twoja rola, koniec. Tak, to jest koniec mojej roli i w tym jest właśnie największy stres, że taka bezsilność wtedy nastaje. Denerwujące być może pytanie. No bo ma prawo zdenerwować. Czy jeszcze się chce startować? Bo jednak, przepraszam, że to powiem, w gimnastyce sportowej ten wiek startujących zawodniczek to jest dużo młodszy, dużo mniejszy, niższy, mówiąc ogólnie, niż twój. Pewnie dwa razy młodsze zawodniczki już tam gdzieś mogą się przewijać na zawodach. Więc wracając do pytania, jeszcze się chce startować? Dużo razy słyszę te pytania, owszem, ale zawsze odpowiadam tak samo, że jeśli ja robię to, co kocham, to mogę robić to do końca świata. Także no, myślę, że warto. Dużo daje mi to satysfakcji i właśnie bym powiedziała, że teraz dopiero bawię się tym sportem, bo kiedyś ważny był wynik, taka presja była, tak, że tu zawody takie. A teraz po prostu jadę, bawię się tym i sprawia mi to ogromną frajdę. No i to z zewnątrz pewnie to samo działa, tak? Czyli nikt jakby nie nakłada na Paulę Plichtę presji, bo Paula Plichta co miała zrobić tak naprawdę i co miała nas zdobywać, to nas zdobywała, a teraz to już jest taki naddatek. Tak, dokładnie, dlatego mówię, no teraz mi się trenuje lepiej chyba, bez tej presji właśnie w wyniku. To skoro spotykamy się w środku zimy, no to myślę, że takim jednym ze skojarzeń może być plebiscyt najpopularniejszych sportowców. Też takie skojarzenie i korelacja u Ciebie występuje, że jak mamy zimę, początek roku, no to plebiscyt, bal sportowca, no i coś jeszcze, czyli udział. Tak, na pewno
Często z początkiem roku właśnie no, brałam udział w tym plebiscycie, także wspaniałe wspomnienia, bardzo sympatyczne chwile, gdzie tam no, ktoś docenia moją pracę i często byłam w tej dziesiątce, także no, miłe wspomnienia na pewno i na pewno się kojarzy właśnie styczeń, luty. Chciałam tutaj zapytać, czy lubi pani Krzysztofa Hołowczyca? Poznałam. Nie pamiętam, czy przy stoliku jednym siedziałam. No wie pani, tak. Dlaczego pytam? No bo 11 lat temu, no to właściwie tylko Hołowczyc się przed panią znalazł w tym plebiscycie, czyli to było drugie miejsce, więc... No dla mnie to i tak było dużym zaskoczeniem, ponieważ gimnastyka w Polsce no, nie jest znanym... No takim najpopularniejszym sportem, no to też chciałem właśnie zapytać, bo nie może się gimnastyka sportowa równać pod względem popularności właśnie z piłką nożną, z siatkówką, czy nawet z rajdami samochodowymi, a jednak przez te ostatnich kilkanaście lat kibice no nie zapominali o pani w tym naszym plebiscycie. Jak pani do tego podchodzi w ogóle? Ja myślę, że tutaj w Olsztynie jest to duża zasługa mojej babci i dziadka i mamy, ponieważ no, nie jestem, że tak powiem, pierwszą gimnastyczką, tylko jestem już trzecim pokoleniem i gdzieś tam o tych żołnierowiczach, o plichtach gdzieś się słyszało, więc na pewno z tego względu mi to pomaga, że tak powiem, dostać się do tej dziesiątki. No i tak jak mówię, no jest, i byłam wtedy, tam 10 lat temu, nie pamiętam kiedy to było, bardzo zaskoczona naprawdę tym drugim miejscem. 11 lat temu. 11 lat temu, dokładnie, okej. Okay. No, także nie mam żalu do pana Krzysztofa Hołowczyca, tylko właśnie byłam zaskoczona, że jestem tuż tutaj za no, rajdami. Właśnie wracając do jakby do meritum, do tego pytania, wgłębiając się, filmowcy często mówią, dają odczuć, że bardzo sobie cenią nagrody publiczności. Czy z tym podejściem sportowców, patrząc po sobie do plebiscytów, do uznania ze strony kibiców jest podobnie? Myślę, że tak. Jedno to zdobywać właśnie medale i puchary, a z drugiej strony fajnie, jak ktoś właśnie docenia to, ogląda to, jest dla kogo startować i czuje się właśnie tą atmosferę gdzieś tam na zawodach, później po zawodach. A ma pani gdzieś w domu jakąś taką specjalną półkę, regał na te sportowe trofea wszystkie? Na wszystkie nie, część leży na działce. Aha. Ale jest mam takie taką miejsce? Półkę, tak, tych najważniejszych też stoi właśnie tam te drugie miejsce w plebiscycie, także. Czyli tam ewentualnie znalazłoby się miejsce jeszcze na kolejną statuetkę, spokojnie. Tak? Spokojnie. Spokojnie. Aha. A takie właśnie sukcesy to nie powszednieją? Bo to nie była pani raz, dwa czy trzy razy, tylko to tam, nie wiem, gdzieś pewnie koło 10 razy w dziesiątce pani była. Nie liczyłam, ale gdzieś tak pewnie koło tej dziesiątki będzie. Nie, myślę, że nie. Z każdym rokiem jestem, że tak powiem, zadowolona z tego, że ludzie mnie wybierają i cieszą się razem z tych moich sukcesów, razem ze mną. No to pewnie chciałoby się, żeby jeszcze raz tak było. No nieraz w historii naszych plebiscytów zdarzało się, że dziesiątka laureatów zmieniała się dosłownie w ostatnim tygodniu głosowania. No więc kandydatce do takiej dziesiątki chyba wypadałoby na przykład poprosić o kibiców o mobilizację kibiców gimnastyki. Tak, zachęcam do głosowania w plebiscycie Gazety Olsztyńskiej na najpopularniejszych sportowców w Warmii i Mazur. No i serdecznie zachęcam do głosowania na gimnastyczki, na gimnastykę sportową. No to dziękuję serdecznie. W takim razie życzę zdrowia no i dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.